Dziś jest 22 grudnia. Otwieramy drzwi z numerem 22 i dowiadujemy się, skąd się wzięła gwiazda betlejemska. To jest podcast Opowiadania Adwentowe, a dzisiejsze opowiadanie jest pod tytułem Skąd się wzięła gwiazda betlejemska? W Meksyku jest zwyczaj, że w Wigilię Bożego Narodzenia każdy przynosi dzieciątku podarunek. Tak jak przed 2000 lat uczynili pasterze, przychodząc do betlejemskiej stajenki. Prezenty są bardzo różne, zależnie od zamożności ludzi. A ponieważ większość Meksykańczyków jest uboga, więc i podarki są skromne. Czasem jest to kilka jajek, kura, kawa czy garść prosa. Tym, którym lepiej się powodzi, przynoszą poncza, peleryny noszone przez miejscowych lub pieniądze. Później te dary otrzymują najbiedniejsi, wdowy, sieroty, bezrobotni. Dzięki temu wielu biedaków może radośniej przeżywać święta. 6-letni Pedro pochodził z ubogiej rodziny mieszkającej na przedmieściach. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy ojciec chłopca stracił pracę. Bywało tak, że dzieci głodne kładły się spać. Od czasu do czasu tata znajdował dorywczą pracę przy rozładunku statków, ale to nie wystarczało na utrzymanie rodziny. Tuż przed świętami Ania, roczna siostrzyczka Pedra, zachorowała i trzeba było wezwać lekarza. Przez to skończyły się zaoszczędzone na święta pieniądze, bo lekarstwa były bardzo drogie. Co ja w tym roku dam dzieciątku, martwił się chłopiec. Maria plecie z kolorowych nitek serwetkę, a ja niewiele jeszcze potrafię. Nie martw się, synku, podarujesz dzieciątku modlitwę. Na pewno bardzo się ucieszy, to przecież największy dar, pocieszała go mama. Ale tego nie widać, dzieci pomyślą sobie, że nic nie przyniosłem. To nic, że inni tego nie zobaczą. Najważniejsze jest, że dzieciątko usłyszy twoją modlitwę i pobłogosławi ci. To dobrze, umiem już Ojcze Nasz i zdrowaś Mario. Poproszę Marię, to nauczy mnie jakiejś specjalnej modlitwy, uradowało się dziecko. Możesz pomodlić się własnymi słowami, tłumaczyła mama. Nadeszła Wigilia. Cała rodzina wybrała się do kościoła na pasterkę. Kościół był pełen ludzi. Tak, że wiele osób stało na zewnątrz i Pedro też. Przez okno dojrzał żłóbek i dzieciątko okryte kolorowym ponczem. Po mszy świętej ludzie składali dary. Pedro wciąż klęczał na zewnątrz. Odmówił już wszystkie znane modlitwy. Nie umiem już nic na pamięć, powiedział w pewnej chwili. Ale chcę ci powiedzieć, dzieciątko, że bardzo cię kocham. Nic nie przyniosłem ci na urodziny, bo u nas bieda. Ofiaruję ci modlitwę. Mamusia powiedziała, że będziesz bardzo ucieszony. Wtem zobaczył, że w miejscu, gdzie klęczał, leży niezwykle przepiękny kwiat. Takiego nigdy nie widział. Wziął go na ręce i zaniósł dzieciątku. Spełniło się jego największe marzenie. Podarował aż dwa upominki, ten niewidzialny i kwiat. Nazwano go potem gwiazdą betlejemską, ponieważ jego korona przypomina ramiona gwiazdy. Wiele lat później amerykański ambasador w Meksyku zawiózł krzew tego kwiatu do Stanów Zjednoczonych. Tam nazwano go po Inesencją. To już jest koniec tej opowieści. Dzisiejszy dzień przybliża nas do tych pełnych miłości i radości świąt. Dobranoc.